Was proszę wszystkich o lajkowania tego streamu. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada przyjacielowi o braku dostaw jedzenia, szabronictwie i chęci jak najszybszej ucieczki do Rosji. Czy to nie jest nagranie z wczoraj? Dobra, to jest wczoraj, on tam mówi o kwestii przeżycia. Dobra, to jest jakieś nowe. Wojsko Federacji Rosyjskiej opowiada ojcu o bojowej sytuacji z przedstawicielami ČVK Wagner i omawia z nim plotki co do Polaków, którzy rozstrzeliwują Ukraińców za to, że Ukraińcy wycofują się z pozycji. O, takiego jeszcze nie słyszałem czegoś. Co tam u ciebie, synku? Babcia pyta. W porządku. Spuściliśmy w pierdol oficerom, a państwo? W sensie wy? Myślałem, żeby się przenieść. Nie, no ja obok stałem, to nie ja. Aha, po prostu oglądałeś, jak im w pierdol spuszczają? Tak, lepiej być świadkiem. A kogo bili, nikogo nie bili, kuźwa. Co, kto widziałeś? Nic nie wiedziałem. No, strzelają, oni dzisiaj w nocy to albo strzelają, albo rzucają granaty. Oficerowie? No tak, w naszą stronę. No, Wagner tam, synku, walczy. No, ja się nie zbieram, oni mnie nie dotykają. No, tam walczą konkretnie, kurwa, oni tam giną. I te wagnerowskie straty, Ministerstwo Obrony nie liczy w ogóle tych strat. No, my wiem dobrze, my ich rozstrzeliwaliśmy. My im czołg i tygry, w sensie, no tak, tygry wysadzili. Czołg? Dopóki nie ogarnęliśmy, że to są nasi. Aha. Polaków jest teraz w chuj. Dużo tych Polaków się zrobiło. Mówią, że ten Polacy, może nie takie tam... 194 tysiące, mu Załużny powiedział, o nich tam walczy. No ten, u nich na froncie. Z nich 1/3 to są chochły, a 2/3 to są ci z obcokrajowcy. A tutaj też mówią, że Polaków, w chuj się tych Polaków pojawiło i trupów, ciał jest więcej. Wagnerowcy ich w ogóle zabijają. Oni Polaków, nie nienawidzą Polaków wagnerowcy, ale Polacy też wagnerowców zabijają dużo, ale teraz ci Amerykanie stosują, sprawdzają na nich, wiesz, tam różne leki, preparaty specjalne takie, żeby nie czułeś bólu. Leopardy niebawem. Olaf Scholz. Olafie, panie Olafie, dziękuję. Mam nadzieję, że jak najszybciej. No, czyli wykorzystują na nich specjalne środki, żeby nie czuli bólu. Żebyś czuł się pięknie i żebyś bólu nie czuł. Nawet chłopaki nie brali tego, nawet ci, którzy brali ci, którzy palą zioło. No a tamtych, oni jeszcze swoich rozstrzeliwują, kurwa, jak ktoś ucieka i chce się poddać, oni swoich zabierają i Polacy zaczęli chłochów zabijać, rozstrzeliwać. Aha. No u nas nie wiem, u nas jeszcze nikt nie uciekał, ale są oddziały zaparowe. No, oni mają swoje tam oddziały zaparowe, u nich tam to jest masakra. Czy...